Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim widzom, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Wielka przyjemność, bo Krzysztof Wojczal odwiedza podróż, autor książki, bo dzisiaj będziemy rozmawiać w temacie. To jest nasza wojna, Ukraina i Polska na wspólnym Jeśli froncie. mogę, to nawet mam przy sobie. Wyda wydawnictwo mi tutaj przypomina, <grym> żebym ja przypominał. Dobrze, mamy wydawnictwo, żeby później nie pisało maili i upominało się o to, a książkę warto kupić i warto czytać. Kto z Państwa jeszcze tego nie zrobił, to zachęcam. Linki będą w opisie do tego programu, w komentarzu. Bo dzieje się cały czas i o tym, niezależnie od pory, od ponad 500 dni, kiedy byśmy nie rozmawiali, to cały czas Ukraińcy walczą o swoją niepodległość. Tutaj w jakiś sposób był ten moment w naszej debacie publicznej, czy jest to nasza wojna, więc też. Bardzo dobrze się tutaj włączyłeś w ten dialog społeczny, a Ra raczej w dialog, dialog, jak to dialog z rosyjską propagandą. Raczej trzeba było swego rodzaju powstrzymywać tych, którzy twierdzą, że jest inaczej. Ja chciałbym rozpocząć o trochę innego tematu, bo to po raz kolejny puściło nam hamulce Polakom. Widziałeś wpis, Denysa, Szmyhala? Tak, tak, ta, widziałem. Ja podpowiem, że to chodzi o kryzys żywnościowy i fakt, że pan Denes Szmychal twierdzi, że Polska zamierza nadal blokować eksport ukraińskiego zboża do Unii Europejskiej. Oczywiście to jest kwestia, no jest to po prostu nieprawda. Nawet wzywał Komisję Europejską do zapewnienia tego niezakłóconego eksportu ukraińskiej żywności. To jest dziwne, przyznam, że w takim momencie wojny. E, kiedy jeszcze mieliśmy to oczywiście spotkania? Premier Ukrainy pisze takie słowa. Ja tutaj zacytuję kolegę Mateusza Broncela. Chyba czas na dłuższy przegląd techniczny lotniska w Rzeszowie. Tak, rzeczywiście, jeśli oceniać ukraińską dyplomację i jej działania z ostatnich dni, tygodni, może. To uważam, że popełniono wiele błędów po ukraińskiej stronie i to na Ukraińcach będzie się mścić e ewentualnie ten, ta, ta, ten, ten wizerunek, jaki zyskali w tej chwili, i to nie tylko wśród Polaków, ale również na Zachodzie, bo przecież minister brytyjski Ben Wallace podczas szczytu natowskiego no wyraził tak dosyć, dość krytyczne, ironiczne słowa pod, w, w kierunku, w kierunku, Kijowa i w kierunku prezydenta Zełęńskiego. No, i wydaje mi się, że wszyscy chyba odczuwają na zachodzie, wszyscy, nazwijmy to, wszystkie państwa wspierające Ukrainę, prawdopodobnie odczuwają właśnie, mają taki sam ogląd sytuacji, jeśli chodzi o postawę ukraińskiej dyplomacji i postawę ukraińskich władz, które wydaje się, że poza Wypisywaniem listy życzeń tego, co byłoby im potrzebne na wojnie, no to jakby nie mają do zaproponowania nic w zamian. Zaproponowania w sensie nawet nie takim czysto materialnym, ale no jednak ten zachodni sposób dyplomacji polega na tym, żeby prowadzić ją w sposób aktywny badać oczekiwania partnerów i jeśli oni w jakiś sposób pomagają, a przecież Zachód tak naprawdę, no to cała ta pomoc, która płynie na Ukrainę, to są za, to jest pomoc za pieniądze zachodnie, za pieniądze poszczególnych państw, za pieniądze unijne, na które się składają poszczególne państwa, za pieniądze e, różnego rodzaju organizacji, do których należą zachodnie państwa i które tak naprawdę finansują pośrednio w ten sposób tą pomoc militarną, albo które po prostu e, zrzekają się niejako Części swojego bezpieczeństwa oddając własne zasoby militarne na rzecz Ukrainy. I w tym kontekście, no, po stronie ukraińskiej, w mojej ocenie powinno powstać takie poczucie, że no, nie możemy dopuścić do sytuacji, w której ktoś się będzie, będzie upominał o to, żebyśmy mu dziękowali, jak to zrobił Ben Wallace. To jest taka sytuacja też niekomfortowa. I sytuacja niekomfortowa. Przypomnijmy, że Brytyjczycy są państwem, rząd brytyjski jest rządem, który jest w zasadzie ważniejszy, nawet chyba niż rząd warszawski dla Ukraińców. Z tego względu, że Brytyjczycy mają znacznie większe możliwości perswadowania Amerykanów, Francuzów i inne, innych partnerów na zachodzie. Znaczy, my oczywiście to robimy i jesteśmy takim rzecznikiem, adwokatem ukraińskim w NATO i w Unii Europejskiej. Natomiast Brytyjczycy mają tutaj znacznie większe przełożenie, zwłaszcza na Amerykanów. Tak więc, w stosunku do tak ważnego partnera, Ukraińcy powinni się um, jednak zreflektować i, i odpowiedzieć troszeczkę w inny sposób niż to zrobił prezydent Zełański. Bo tam ja trochę wyczułem nutek piny. To przypomnijmy, to Ben Wallace powiedział, że no, Ukraińcy nie mogą traktować Wielkiej Brytanii jak Amazona. I wysyłać tylko listy z żądaniami. I jakby to zachowanie zełońskiego, bo to był taki komentarz do, do wcześniejszego tweeta zełońskiego, który był puszczony w trakcie negocjacji na szczycie, że, no, że nieprzyjmowanie czy niewytyczanie tej jasnej ścieżki dla Ukrainy do NATO jest absurdem, że Ukraina. Ukraina, jakby na, na szacunek zasługuje, no tam były takie rodzaje, rodzaje zwroty, które rzeczywiście Ben Wallace moim zdaniem dał to do zrozumienia, że nie ułatwiają sojusznikom ukraińskim, sojusznikom w takim mentalnym nawet rozumieniu, czyli osobom, które chcą wspierać Ukrainę i przekonują do tego innych, to ukraiński czy, czy, czy postępowanie prezydenta zamejskiego nie ułatwia tym soj jego sojusznikom, żeby. Przekonywać innych do pomocy Ukrainie, przekonywać sceptyków. A przecież ci, ci sceptycy są wszędzie, w Polsce, w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, jeszcze więcej tych sceptyków jest w Niemczech czy, czy we Francji. Także yy, to był taki. Bo, bo tutaj jakby odchodzę do tego wątku, że to nie tylko my, Polacy, mamy tutaj jakiś zgrzyt i to nie są jakieś nasze polskie, e, wybujałe fantazje, oczekiwania, nasze emocje i tak dalej. Wydaje się, że wyraził tutaj wyraził tutaj jakby zdanie wielu osób. Oczywiście oczywiście premier Wielkiej Brytanii się od tego jakoś odciął. No bo generalnie to nie, to, nie, to nie jest. To nie jest dobre, gdy dochodzi do takiej medialnej, oficjalnej pyskówki. E, przepraszam, natomiast natomiast no tutaj ta odpowiedź Zeleńskiego na te słowa na te, na te słowa Wolesa była trochę kpiąca, w sensie takim, że, że Zeleński powiedział, no to jeśli my cały czas dziękujemy, jeśli minister ma jakiś pomysł, jak możemy mu podziękować, to niech do nas zadzwoni i nam powie. No to, to nie tak powinna wyglądać dyplomacja ukraińska, żeby nawet w kwestii podziękowań ktoś musiał im mówić, co mają robić. Tak, może, może Ukraińcy są przekonani do tego, że jest jakiś tam brytyjski Krzysztof Wojczal, który lokalnie przekonuje Brytyjczyków, to jest nasza wojna, już nie ma co się starać o tego zachodniego partnera. Może jakaś decyzja już została podjęta, strategiczna, tutaj przesyłamy sprzęt, tak samo w Polsce nie trzeba już się martwić o to, co Warszawa myśli, bo nikt Rzeszowa nie zamknie, tranzyt, kolej, porty będą otwarte. No taka, taka powiedzmy zerojedynkowość ukraińska. No tak, ale mimo wszystko jakaś granica wydaje mi się została przekroczona, taka dyplomatyczna, to znaczy no, no brak starania się to jedno, ale takie już trochę ofensywne, kpiące, Kpiące nastawienie, to już, jest, to już jest trochę za dużo. Także tej brak aktywności, to jest jedno drugie, jakby sposób komunikacji w mojej ocenie zawiódł, jeśli chodzi o stronę ukraińską. Również w kontekście polskim, o czym możemy za chwilę porozmawiać. Natomiast to doskonałą płaszczyznę poruszyłeś, bo należy rozgraniczyć dwie Istotne płaszczyzny. Ta pierwsza, o której piszę tutaj w książce, to są interesy narodowe interesy polskie, interesy brytyjskie, amerykańskie. One są oczywiście różne w kontekście wojny na Ukrainie, w kontekście pomocy na Ukrainie, bo państwa oczywiście są różne, więc mają różne interesy. Natomiast oczywistym jest, że wszystkie te państwa mają interes w tym, żeby obronić Ukrainę i żeby Ukraina pozostała niezależna od Moskwy. Co więcej, uważam, że w interesie nawet Zachodu czy NATO jako całości jest przyjęcie w końcu po konflikcie Ukrainy do NATO. I to są interesy. Ale jest jeszcze coś takiego jak polityka czy prowadzenie dyplomacji. I to działa w taki sposób, że my w naszym interesie jest działanie na rzecz Ukraińców, ale nie do, ten interes nasz nie pokrywa się w 100% z, z ukraińskim interesem. Znaczy, my dla nas nie musimy odbijać. Znaczy, Ukraińcy z naszego punktu widzenia nie muszą odbijać 100% tego terytorium do granic z 1991 roku. Nam to nie jest potrzebne, to im to może jest potrzebne. Nasz interes jest bardziej ograniczony, jeśli mowa o tych interesach w zakresie zakończenia się konfliktu i powiedzmy ustaleń terytorialnych. Natomiast to, co jest w naszym interesie, to jest jedno, a to, co powinniśmy komunikować, jak się powinniśmy komunikować. A z Ukraińcami to jest druga kwestia, bo no nie to jest trochę jak, wiesz, jak, jak masz małe dziecko, które ma, ma marzenia do spełnienia, ma jakieś urodziny za miesiąc, i ty już kupiłeś mu prezent, żeby spełnić te marzenia, i dziesiąt siedzi w szafie. No, i dziecko się, powiedzmy, źle zachowuje, prawda? No może to nie jest adekwatny, adekwatny jakiś przykład, ale on pokazuje pewien mechanizm. No, i wówczas nie mówisz temu dziecku, że i tak masz ten prezent, na pewno go dostaniesz, tylko mówisz, bądź grzeczny, bo go nie dostaniesz, prawda? Czyli na zasadzie interesów chcesz w twoim interesie, żeby dziecko było szczęśliwe, może chcesz spełnić jakieś marzenie, prawda? Natomiast na płaszczyźnie komunikacji, no, działasz zupełnie inaczej. I tu jest dokładnie to samo. Szczyt NATO to pokazał, że, I ja uważam, że ten szczyt NATO był sukcesem po stronie natowskiej, tylko źle sprzedanym. A Ukraińcy nie powinni wymagać więcej niż dostali, bo w naszym interesie jest to, żeby przyjąć Ukrainę do NATO po zakończeniu konfliktu, ale w naszym interesie nie jest obiecywanie tego już dzisiaj, bo my nie wiemy, jakie będą warunki po wojnie, nie wiemy, jak będzie wyglądać. Wyobraźmy to jest taka skrajna sytuacja, ale wyobraźmy sobie tę sytuację, że Ukraina przegrywa wojnę i w Kijowie rządzi prorosyjski wataszka. A my już podpisaliśmy umowy o tym, że oni wchodzą do NATO. No i co my mamy zrobić? <laughs> Przyjmować później? Bo wiesz, bo jakby ciągłość prawna jest, prawda, zachowana. Ehm, państwo dalej istnieje. My podpisaliśmy jakieś umowy, ehm, jest jakieś zobowiązanie. No i co robimy? Przyjmujemy konia trojańskiego, czy zrywamy umowę i pokazujemy, że nie dotrzymujemy? Wiesz, to jest tak. Nie wiemy, co się wydarzy po tej wojnie. Dopiero po zakończeniu tego konfliktu możemy ustalić, jakie są warunki brzegowe, czego będziemy wymagać jako NATO, bo. Przyjęcie do NATO nie powinno być żadnym, żadnym działaniem z łaski czy z litości. Tylko chodzi o to, że są pewne wymagania, oni muszą stanowić, Ukraińcy muszą stanowić jakieś aktywo w zasobach NATO i powinni się dostosować do pewnych warunków. I to, na to wszystko przyjdzie czas po konflikcie. I im więcej na siebie teraz przyjmiemy zobowiązań, tym mniej będą Ukraińcy. Czuli zobowiązań do zmiany czy reformy swojego państwa, mhm. tym mniej będą, bardziej może lekceważąco będą podchodzić do naszych wymagań czy oczekiwań. Tego oczywiście robić nie możemy. I to mhm. samo jest na płaszczyźnie polsko-ukraińskiej. Teraz wracając do tych kwestii choćby zboża, to nie jest pierwsza sytuacja. To już um, kiedy był pierwszy, pierwszy kryzys zbożowy związany z Ukrainą, nie wiem czy pamiętasz, też była taka sytuacja, kiedy Załęski przyjechał do Polski. Tutaj były bardzo duże wyrazy przyjaźni i chyba 3-4 dni później był w Brukseli i w Brukseli mówił dokładnie to samo co dzisiaj, czyli mówił nie, nie, nie rozwiążcie problemu z Polską, ale mówił rozwiążcie problem ze zbożem, żeby był jednolity, żeby nie był blokowany przez niektóre państwa. Czyli to było tak naprawdę parę dni później po wizycie w Warszawie on uderzał i próbował rozegrać Unię Europejską przeciwko Polsce. I oczywiście to jest działanie na płaszczyźnie interesów międzypaństwowych, i powiem Ci szczerze, że ja się na to nie oburzam. Dla mnie to jest zupełnie naturalne, bo my robimy dokładnie to samo. To znaczy, my pomagamy Ukraińcom, bo to jest w naszym interesie w kwestii wojny, ale gdy to faktycznie się okazało, że to zboże robi nam tutaj problem na naszym rynku, no to zatrzymaliśmy ten import, prawda? I, I jakby też daliśmy zrozumienia wojna wojną, prawda? Zbieżność interesów zbieżność interesów w kwestiach no, po wojennej, no ale są jeszcze takie kwestie, które są niezwiązane, traktujemy je osobno i, i je musimy rozwiązać inaczej, prawda? Też była ta kwestia przecież wcześniej z, z tymi ciężarówkami stojącymi na granicy, blokowanymi przez Ukraińców, przecież to było na, na początku wojny samym prawie, że także... Tych płaszczyzn takich um, czysto interesownych, które można policzyć, mamy płaszczyźnie gospodarczej, na przykład, um, ja bym ich nie wrzucał do wora do, z wdzięcznością. Tutaj każdy gra o swoje interesy, my również, e, i musimy rozegrać to po swojemu. Mamy, większe, mamy lepsze karty, Ukraińcy są poza Unią. My jesteśmy w Unii, możemy w Unii pozyskać również sojuszników, którzy też nie są zadowoleni na przykład z tych samych kwestii, jak import zboża ukraińskiego, który może zagrozić rynkom europejskim. Także powinniśmy sobie tutaj poradzić. To jest taka kwestia, którą ja oddzielam i nie wiążę jej z, z tą, powiedzmy, nazwijmy to w grunolotnie wdzięcznością polityczną hmm. em, em, w zakresie, w zakresie tej, tej wojny i tego, jak powinny przebiegać relacje. Natomiast Natomiast sposób komunikacji, czyli to, o czym ty powiedziałeś, że w zasadzie premier Ukrainy skłamał w, tym, w, tej, w tej kwestii, bo my wcale nie, my, my generalnie nam nie blokujemy tranzytu i nie blokujemy eksportu ukraińskiego zboża, bo ten tranzyt jest, tylko my blokujemy import, czyli innymi słowy, nie chcemy, żeby ukraińskie zboże trafiało na nasz rynek. A to, że one tranzytem może przejechać przez Polskę i trafić, nie wiem, do Afryki, to jakby nas mniej już interesuje, prawda? Znaczy na to jesteśmy w stanie się zgodzić i, i na to się zgadzamy. Także, yy, także ten sposób komunikacji jest yy, fatalny, i yy, yy, on powoduje, że my, yy, my tracimy do Ukraińców zaufanie yy, jako do partnerów przyszłych i obecnych w jakimkolwiek zakresie. No to właśnie, jest, to jest moim zdaniem bardzo, bardzo. Yy, Istotne i na przykład tak jak kwestia Wołynia, znaczy tu nie chodzi o kwestie historyczne, znaczy też chodzi, ale ja oceniam to z perspektywy takiego prowadzenia dyplomacji. To znaczy, jakbyśmy mieli zupełnie inny problem niż Wołyń z, z Ukraińcami, ale również natury historyczno- czy kulturowej, takiej, który można rozwiązać naprawdę bezkosztowo. Tak? Nie, to nie są interesy, że albo nasz rynek zbożowy, albo wasz. Albo nasi rolnicy, albo wasi, tylko to jest kwestia tego, że prezydent Załęski podpisuje odpowiednie rozporządzenie, i my możemy prowadzić ekshumację, i możemy zrobić pochówek dla ofiar, prawda? Bo my więcej w tej chwili więcej, więcej się nie domagamy, a to jest kwestia naprawdę zrobienia odpowiedniego gestu. I tutaj oczywiście nie łączyłbym tego, że nie damy wam czołgów, bo nie możemy zrobić ekshumacji, ale na tej płaszczyźnie. Ukraińcy mają, mieli szansę i mają wciąż się zrewanżować w jakiś sposób. I to jest ta mowa o tej aktywnej polityce, o tej aktywnej dyplomacji um, za to, jak, jak im pomagamy, a przecież Polska tutaj w zasadzie jest przodownikiem, zwłaszcza jeśli chodzi o pomoc militarną, ale i nie tylko. I Ukraińcy tego nie zrobili i teraz, wiesz, no i ja zadaję takie pytanie, bo tu nie ma co się emocjonować, tutaj nie ma co, wiesz, by kruszyć kopii, dostawać piany na ustach i zburzać jakiś burt. Ale ja zadaję takie pytanie, czy Polska poradzi sobie bez pojednania z Ukrainą na tle rzezi wołyńskiej? Poradzimy sobie, radziliśmy sobie już kilkadziesiąt lat, prawda? Czy Ukraina może pozwolić sobie na to, żeby kwestia rzezi wołyńskiej rzucała się cieniem na nasze relacje w przyszłości i teraz. To jest duże ryzyko, bo w mojej ocenie Ukraińcy nie rozeznali albo nie docenili wpływu kwestii wołyńskiej na odczucia społeczeństwa polskiego. Kwestia wołyńska jest rozgrywana przez agenturę rosyjską i przez prorosyjską narrację po to, żeby podzielić społeczeństwa. Kwestia Jerzy Woł... Wołyńskiej jest doskonała, żeby wzbudzić negatywne emocje w społeczeństwie, a my, nam się zbliżają wybory, i w wyborach parlamentarnych w Polsce coraz większy udział, jeśli chodzi o sondaże, ma frakcja sceptyczna do Ukrainy. No to w ich interesie jest to, żeby pokazać, że warto Ukraińcom pomagać, czy nie. Oni muszą się do naszego społeczeństwa, muszą przekonać nasze społeczeństwo. I to jest ta płaszczyzna, wiesz, to, to jest kolejna płaszczyzna gry, to znaczy inną politykę i my, i oni muszą prowadzić w stosunku do naszych społeczeństw, a inną politykę na płaszczyźnie rządów, która powiedzmy nie jest, nie jest dostępna. I na płaszczyźnie takiej oficjalnej, my powinniśmy oczywiście przekonywać nasze społeczeństwo, że należy pomagać Ukrainie i powinniśmy przekonywać społeczeństwo ukraińskie, że jesteśmy największym ich sojusznikiem. Bo to, to dla właśnie... nas będzie procentować w przyszłości. No tak, ale to jest na dla mnie płaszczyźnie... tak, 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 tak. A na płaszczyźnie międzyrządowej, tej w kwestiach takich, wiesz, właśnie interesów czy naszych oczekiwań, powinniśmy w tej chwili, w mojej ocenie, twardo pokazywać, czego oczekujemy. No bo skoro prezydent Zalewski powiedział do Molesa, zadzwoń do mnie i powiedz, czego oczekujecie, to tak będę dziękował. No to chyba to, wydaje mi się, można ekstrapolować również na relacje polsko-ukraińskie. Aczkolwiek wydaje mi się, że to jest takie, takie złośliwe, co mówię, bo, bo my przecież dzwoniliśmy do Ukraińców już od wielu, wielu lat. Oni doskonale wiedzą, czego my oczekujemy na tej płaszczyźnie. Także tak bym ocenił tą tą grę, wiesz. Ym... Punktu widzenia dyplomatycznego? No to właśnie, to jest dla mnie najdziwniejsze, że wydaje mi się, że ukraińska skuteczna dyplomacja, co jak co, uważam, że mają sprawnych polityków, doskonale orientuje się w pewnych realiach. Kiedy padają deklaracje o tym, że jesteśmy przyjaciółmi, sojusznikami, niezależnie od tego, w której stolicy europejskiej to padnie. To później no mamy takie słowa i wydaje mi się, że wetrawny polityk powinien doskonale wiedzieć, jak, jakie są nastroje społeczne w Polsce. Dużo mamy wielu Ukraińców, trzeba zapytać może tutaj lokalsów, matki z dziećmi o czym o co Polacy pytają, co jest dla nich ważne. Jednocześnie taka totalna świadomość mam wrażenie Ukraińców, jakie mamy problemy. I, I nawet jeżeli mowa o jakiejkolwiek sympatii pomiędzy ob, obecnym oborze, obozem rządzącym w Polsce, a, a też rządzącym na Ukrainie, no to chyba podtrzymywanie tego status quo byłoby na rękę jakikolwiek gest, zarówno jak i dla drugiej strony. Zastanawiam się, co skłania Ukraińców do tego, żeby no, strzyłają sobie czasami w kolano i robią z kraju, który jest najbardziej no, dosyć przyjazny ich racji stanu. Jednak mamy no, takie tweety. Takie... Wiesz, ja, ja znajduję jedno logiczne wyjaśnienie, logiczne, ale to nie znaczy, że ono jest prawdziwe, to znaczy wydaje się, że być może odgrywają w tej kwestii, akurat jeśli chodzi o, o wołyń, odgrywają ważniejszą rolę kwestie takie kulturowo-historyczne, to znaczy Ukraińcy widoczni i wiem, że tak jest też, bo jak rozmawiam z ludźmi specjalistami od Ukrainy, to, to też dałem taki sygnał, że Ukraińcy jednak no, nie chcą tych skaz Pokazywać na, na tych postaciach historycznych, które te skazy posiadały, jeśli chodzi o stronę ukraińską. I, i to jest jakaś taka wa, walka, też trochę o, o ideologiczna, można powiedzieć w ten sposób. I są powody ideologiczne, ale z punktu widzenia takiej takich czystych interesów, te również mogą mieć znaczenie albo no nie wiadomo, co, co, co przeważa, ale no takim jedynym wyjaśnieniem może być to, że Ukraińcy wiedzą, że jeszcze przyjdzie im płacić za to, że no będą otrzymywać pomoc, bo przecież będzie jeszcze później trzeba odbudować tę Ukrainę i może chcą sobie zatrzymać tę kwestię Wołynia na później. To znaczy... To ciekawa teoria. Tak. tak. I, I to może być waluta później za pomoc jakąś już taką materialną, finansową w odbudowaniu Ukrainy. Tylko, że to jest w mojej ocenie błąd, bo jeśli Ukraińcy już teraz w czasie trwania wojny zniechęcą do siebie Polaków i narracja dotycząca takiej właśnie niechętnej postawy Polaków do, do Ukraińców będzie u nas brała górę, to nasza wola do odbudowywania Ukrainy, również polityczna, może być mniejsza. To znaczy, ugrupowania polityczne których jest chyba zdecydowana większość, jednak w Polsce, które są gotowe i byłyby gotowe i chcą pomagać Ukrainie, one muszą mieć argumenty przed własnym społeczeństwem, że pomagać warto. A nasze społeczeństwo, no jak to w kwestiach społecznych, to nie decyduje o tym, czy my się dogadamy w sprawie budowy wiesz, dróg kolejowych w naszym systemie europejskim, polskim, w naszym standardzie, czy my się dogadamy. Kwestia choćby nawet tego zboża. E, społeczeństwo bardziej patrzy na takie kwestie, jak w woły. I jak to nie zostanie rozwiązane, to zawsze ta sprawa będzie, e, będzie ciążyła na tych relacjach i będzie utrudniała e, budowanie e, budowanie w przyszłości, czy nawet czy nawet w teraźniejszości jakiegoś, e, jakiej, jakichś wspólnych inicjatyw czy, czy budowanie wspólnej takiej mhm. więzi polityczno-historyczno-kulturowej. Po prostu mhm. tego się zrobić nie da, omijając temat rzezi wołyńskiej. Tak, myślę, że ciekawy przykład niemiecki o tym, jak kanclerz Olaf Scholz i cała elita niemiecka na początku wojny również... E, to stanowisko było jasne, dosyć sceptyczne odnośnie tego, czy warto pomagać Ukrainie. Dlaczego? Bo główną rolę odgrywały właśnie nastroje społeczne. Po prostu Niemcy nie chcieli pomagać Ukrainie, woleli jednak tę politykę ciepłe, ciepłego, ciepłego domu, ciepłej wody w kranie i spokoju, relatywnie spokoju gospodarczego, do czego klasa rządząca ich przyzwyczaiła, więc jakby ta lekcja niemiecka powinna być lekcją. Dla Ukraińców, dla warunków polskich, ale to moja opinia. Przejdźmy jeszcze do innego tematu. Myślę, że ciekawym w ogóle wątkiem byłoby Znowienie może do druku książki z jakimiś badaniami socjologicznymi, bo przecież trzeba byłoby zapytać Polaków, czy to jest nasza wojna. I to nie będę, cię, nie będę cię pytał, co oznacza ten tytuł: To jest nasza wojna, bo myślę, że wszyscy, którzy oglądają i czytają Krzysztofa Wojczala, to wie, o co chodzi Krzysztofowie. Jak nie, to proszę zakupić książkę. Czy my dyskutujemy w Polsce? Czy jest jakaś debata publiczna? Oprócz deklaracji prezydenta Andrzeja Dudy, żeby wojsko polskie uczestniczyło w misji pokojowej, ale czy inna forma, czy ty w ogóle widzisz, że klasa rządząca przygotowuje nas, ale do tego innego wymiaru to jest nasza wojna? Wydaje mi się, że przed wyborami przekonywanie do czegoś takiego byłoby samobójstwem, ale wydaje się też, że klasa rządząca o tym myśli. To znaczy przecież. Prezes Kaczyński, wówczas jeszcze wice, wicepremier, dzisiaj no już też jest wicepremierem, ale przecież wizytował w Kijowie jeszcze w czasie, kiedy Kijów był, można powiedzieć, w jakiś sposób zagrożony. I tam jasno powiedział, że może taka opcja właśnie wprowadzenia jakichś wojsk rozjemczych mogłaby uratować sytuację. Tak więc, jeśli to było powiedziane na samym początku, w pierwszych tygodniach wojny. Wątpię, by ten pomysł gdzieś tam wciąż nie szedł z tyłu głowy i nie był brany realnie pod uwagę. I wiesz, ja od polityków w tej chwili nie wymagam tego, żeby ktoś przekonywał, że tak powinniśmy zrobić w określonych okolicznościach. No nie w każdych, prawda? Bo nie chodzi o to, żeby walczyć z Rosjanami. Tylko chodzi o to, żeby wygasić ten konflikt i po to miałoby być, czy żeby zagwarantować Ukraińcom to, że ten konflikt nie zostanie wznowiony po raz trzeci. Bo o to chodzi w tej koncepcji wprowadzania wojsk, nie tylko polskich, ale w ogóle natowskich na Ukrainę, żeby, żeby albo wygasić konflikt, to o czym ja pisałem od wielu miesięcy, albo jest jakby ten drugi, drugi koncept, że jeśli konflikt się zakończy jakimś porozumieniem, no to żeby. Do czasu, kiedy Ukraina otrzyma członkostwo w NATO, to do tego czasu, żeby wprowadzić tam wojska, które będą gwarantować, że Rosjanie nie ruszą trzeci raz. I tego rodzaju rozwiązanie, z, z takich kwestii technicznych, pod względem technicznym, ja nie widzę innego. Jeszcze nikt tego nie zaproponował na arenie międzynarodowej czy, 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 z, czy ze znanych mi publicystów czy analityków. Kto by zaproponował innego rodzaju rozwiązanie, które gwarantowałoby w równym stopniu to, że Rosjanie znowu nie, nie ruszą na Ukrainę i nie będą jej podbijać. A to wydaje się bardzo prawdopodobne, to znaczy, wydaje się, że Rosjanie po prostu będą dążyli w tym konflikcie do osiągnięcia swoich celów strategicznych, a jeśli ich nie osiągną do momentu zawarcia jakiegoś pokoju czy rozejmu, to będą próbowali to osiągnąć jeszcze raz. I o tym już chyba wszyscy mówią. Teraz, czy kwestia debaty tego, czy my tam powinniśmy swoich żołnierzy wysyłać, czy nie, to uważam, że jest nasza rola w, tej, na, na, na tym, w tym momencie, to znaczy rola publicystów, rola analityków: zastanawianie się nad tym, jakie są zagrożenia, zastanawianie się nad tym, czy, czy może jest jakiś lepszy. Nazwijmy to mniej, mniej ryzykowny sposób na to, żeby zagwarantować własne interesy, bo w naszym interesie jest, żeby Kijów nie upadł, więc trzeba do tego, trzeba tego pilnować, do tego doprowadzić. I żeby osiągnąć ten cel strategiczny dla Polski i dla całej Europy, jak również NATO, może jakimiś innymi, innymi sposobami. Ja wymyśliłem taki i. No, staram się to poddawać pod dyskusję, aczkolwiek rzeczywiście jest, jest duży też, widzę, że, że, to, że to wywołuje kontrowersje, bardzo duże kontrowersje, ale może i dobrze, tylko, tylko żeby to się jeszcze przełożyło na taką, na taką naprawdę prawdziwą debatę, w której są podnoszone argumenty, pisane analizy z jednej i z drugiej strony, bo czasami takie spórne argumenty, on Czasami prowadzi właśnie do wymyślenia nowych rozwiązań. Że no, ok, jeśli nie to, to może połączmy elementy Waszych, waszych pomysłów, Waszych rozwiązań z, z tymi rozwiązaniami i może się wypracuje jakiś jakiegoś innego rodzaju system, który, który pozwoli ustabilizować Wschód Europy w przyszłości. Aczkolwiek wiadomo, że to, to, to wszystko ma na płaszczyźnie tej czy analitycznej taką y, trochę, taki element gry intelektualnej, y, bo tak naprawdę y, no wszystkie karty w tym zakresie, wszy, całą wiedzę i analizy mają decydenci, którzy y, z pewnością mają y, znacznie więcej y, 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 czynników do uwzględnienia, o których wiedzą, a o których my na przykład nie wiemy, prawda? Tak więc y, dyskutować na pewno trzeba, ale nie spodziewałbym się w tej chwili akurat od polityków, żeby wprowadzali to pod, y, pod debatę publiczną. Czyli to jest, po, to wyborach ten, no, tak? Tak, po wyborach wróci ten temat, tak? Tak, po wyborach może to będzie, może się ktoś na to odważy, chociaż to jest bardzo ciężki temat. Ja w ogóle się dziwię, że, że on został publicznie przez prezydenta Kaczyńskiego rzucony w, w swoim czasie. E, to, to było dość odważne politycznie. politycznie. I no a my, my na płaszczyźnie analitycznej powinniśmy, powinniśmy nawet to robić, powinniśmy eksportować ten pomysł za granicę, jeśli tam on nie wybrzmiewa, bo tak naprawdę to nie my jesteśmy w stanie tutaj tego rodzaju narzędziem, czyli wprowadzeniem wojsk na Ukrainę zabezpieczyć kogokolwiek. To znaczy my możemy w tym uczestniczyć, ale to muszą zrobić Amerykanie. Tam muszą być Brytyjczycy choćby, muszą być Francuzi, muszą być również Niemcy. To Dopiero później być... Polacy? Dopiero później Polacy, z tego względu, że gdyby tam stali polscy żołnierze, to Putin mógłby wydać rozkaz do ataku, ale jeśli tam będą stali amerykańscy, brytyjscy, francuscy, niemieccy żołnierze, to wątpię, żeby ktokolwiek w Rosji zdecydował, że będzie do nich strzelał. Prawda? Tu chodzi właśnie o to, żeby stworzyć taki kordon sanitarny wokół Ukrainy i żeby nie można było po prostu wejść wojskami bez y, styczności i bez kontaktu y, militarnego z, z siłami NATO. Ale to znamy polskie elity, one są często pierwsze w kolejce, pierwsi do, wiesz, do, do decyzji, jakby nawet nie, nie potrafią często odczekać tego dobrego momentu, chociaż ta dyskusja na temat przekazania, pamiętam kiedyś z samolotów, no tutaj przekazywaliśmy decyzję, wszystko zależy od Amerykanów, tak? Były takie sygnały, które rzeczywiście pokazywały swego, swego rodzaju ostrożność polskiej elity, ale do... Wiesz, nie bywa, no my potrafimy umierać jako pierwsi. To chyba jest taki mit, który, który u nas krąży i jest postawiony nad wyraz, że lubimy umierać jako pierwsi, lubimy się rzucać na szali, bo on jest oparty o fałszywą tezę historyczną, że Polska w 30... Bo on, to jest geneza tego, te, tego, tego jakby myślenia, tego rodzaju myślenia, ale dobrze, że o, o tym powiedziałeś, bo to rzeczywiście jest powszechne że w 1939 roku my walczyliśmy za kogoś, rzuciliśmy się do walki jako pierwsi. To oczywiście jest totalną bzdurą historyczną i to jest każdy historyk, który zajmuje się tym okresem, doskonale może to wyjaśnić. Polska po prostu była kolejną ofiarą Hitlera, kolejną i pierwszą przed Francją, Wielką Brytanią, czy kimkolwiek innym z Zachodu. I po prostu byliśmy kolejną ofiarą, więc nie mogliśmy nic więcej zrobić. My się nie rzucaliśmy w obronie Brytyjczyków czy Francuzów, tylko my walczyliśmy o swoją niepodległość. I to jest bardzo ważne. My walczyliśmy o swoją niepodległość, o swoją niezależność, o swoje państwo. No a przy okazji udało nam się wciągnąć, bo to jednak była, był wysiłek Beka, bo byliśmy źle postrzegani na Zachodzie jako sojusznik Hitlera w pewnym momencie, ale Beck potrafił uzyskać te gwarancje brytyjskie. Jeszcze w marcu, a później podpisać sojusz tuż przed wojną. I niejako wciągnęliśmy ten Zachód tak naprawdę, tego konfliktu i nie zostaliśmy w nim sami. Ta zbieżność interesów Zachodu i Polski pomogła nam w tym i to jest istotne w kontekście Ukrainy. Ukraińcy przekonują, że oni walczą w obronie Zachodu, w obronie Polski, w obronie NATO i tak dalej, tak dalej. No, bo chcą brać jak najwięcej tej pomocy i tego rodzaju narracja im służy, ale ona nie jest prawdziwa. Fakty są takie, że Putin nie zaatakował NATO, tylko zaatakował Ukrainę. Ukraina jest jego pierwszą ofiarą. No, pomijając tam Gruzję wcześniej, ale tak od. od, od w zakresie kilku lat wstecz, jest pierwszą ofiarą, pierwszą na liście priorytetów, dlatego została zaatakowana. Ukraińcy walczą w swojej obronie, w obronie swoich rodzin, swojego państwa, swojej infrastruktury, swojej przyszłości, ale mają to szczęście, że ich interesy obrony swojego państwa są zbieżne z interesami NATO, Zachodu, w tym Polski. I to jest ich szczęście, że, że ta zbieżność interesów, prowadzi do tego, że my im pomagamy w tak dużym zakresie i my to powinniśmy rozumieć. Oni pewnie, oni pewnie już powoli chyba w swoją propagandę, a ten wniosek jakby wyciągam z tego, że po prostu no właśnie ta dyplomacja działa tak, jak, tak jak to opisywaliśmy przed, no, przez parędziesiąt minut. Tak jest to. Drodzy Państwo, zachęcam na bloga geopolitycznego krzysztowojcza.pl, również na, do zakupienia książki, zbiór najważniejszych tekstów to jest nasza wojna, tam więcej, więc dziękuję Ci serdecznie, Krzysztofie, za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszy czas. No i zachęcam Państwa też do dyskusji w komentarzach: Kłaniam się. Dzięki wielkie, pozdrawiam, do usłyszenia.